Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny kalendarz adwentowy, jak już wiecie, Isana. Powiem Wam, że jak patrzę na tę podpowiedź z tyłu kalendarza, to on zapowiada się naprawdę świetnie. Kalendarz jest generalnie taki pielęgnacyjny, ale są tutaj też drobiazgi z innych troszkę kategorii. Natomiast generalnie w większości mamy kosmetyki do pielęgnacji skóry, twarzy, ciała, włosów itd. Kalendarz przedstawia się o tak. Jest dość duży. Do kupienia, albo inaczej powinnam powiedzieć, kupiłam go na Allegro, natomiast możecie go kupić być może w tym momencie na różnych innych stronach internetowych. Ja znajdę aukcję do kalendarza i Wam oczywiście podrzucę, jeśli ona będzie aktualna, to sobie wejdźcie, zobaczycie co i jak. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć? Generalnie kalendarz nie jest drogi, stówka z okładem, a właśnie jak patrzę na tył kalendarza, to wydaje mi się, że wart jest swojej ceny i naprawdę fajnie się zapowiada. Ok, ponieważ tak jak widzicie, on jest jeszcze zafoliowany, ma rączkę. Generalnie wygląda bardzo ładnie. Wypakuję go z tej folii i bierzemy się za otwieranie. Przyszło mi do głowy, że muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. A w ogóle ta wkładka z podpowiedziami, o, jest taka zdejmowalna. To jest po prostu taka duża kartka. Sam kalendarz z tyłu wygląda tak. A tu przód. Przyszła mi do głowy taka rzecz, że on generalnie nadaje się na prezent jak najbardziej, bo wygląda tak uroczo, jest tak ładnie zrobiony. Natomiast trzeba by uważać przy ewentualnym transporcie, no bo jednak ta tekturka jest taka miękka. Ale ja bym się tutaj zupełnie nie czepiała, bo tak jak mówię, kalendarz nie jest drogi, a jest naprawdę wypakowany dobrociami. Ale to tylko tak na marginesie, bierzemy się za otwieranie. No i oczywiście oryginalnie tu nie będzie, bo okienko numer 1. Ciekawe, czy on się będzie łatwo otwierał, czy tak jak ostatnie niektóre kalendarze jakoś tak ciężko się otwierają i można sobie niemal przy nich złamać paznokieć. Okienko numer 1 już kryje fajną rzecz, bo to jest maska do włosów. Maska do włosów 20 ml, no czyli nie próbka, ale miniatura. Z tego co tutaj wyczytałam, to ona ma mieć właściwości takie typowo nawilżające. Zakładam, że jak jest maseczka do włosów, to na pewno będzie też szampon. Ale okienko numer 2. Dwójka jest podobnej wielkości, też taka podłużna. A tutaj z kolei mamy 50 ml żelu pod prysznic. Jeśli chodzi o szatę graficzną, to te kosmetyki, zobaczcie, wyglądają bardzo podobnie. No są w klimacie kolorystycznym kalendarza. Trójka jest bardzo duża, jedno z większych okienek, myślę, że jakaś maseczka albo coś takiego. A nie, takie perełki do kąpieli. Perełki do kąpieli, nawet wyczuwalne są. W ogóle, czy te kosmetyki mają jakieś zapachy? Właśnie, nie zwróciłam na to uwagi. Żel pod prysznic pachnie jakoś tak słodko, trochę migdałowo. Odżywka do włosów niemalże bezzapachowa, powiedziałabym, że to raczej jest taki mdławo nudny kosmetyczny zapach, ale nic szczególnego. W każdym razie żel pachnie ładnie. Natomiast co do tych perełek, to trudno tutaj wyczuć jakiś zapach, bo to jest zamknięte hermetycznie w takiej torebeczce, saszetce, więc nic, żaden zapach się stamtąd nie wydostaje. A i nie powiedziałam Wam jeszcze jednej rzeczy. Mamy tutaj 40 gramów tych perełek. Okienku numer 4. Żel do mycia twarzy i do demakijażu. Proszę bardzo. Taka tubeczka podobna do tej odżywki do włosów, ale większa, bo odżywka to było 20 ml, natomiast jeśli chodzi o ten żel do mycia buzi, to tutaj mamy 30, no czyli tak całkiem porządnie. Piąteczka jest bardzo malutka, więc jakiś może klips do włosów albo coś takiego, wiecie, temperówka, a nie, jakaś ampułka. Taka maleńka ampułka, proszę. To jest taki koncentrat peelingujący z AHA. No i oczywiście, żeby się do tego dostać, trzeba ułamać tutaj tę szyjkę, nałożyć trochę na dłoń, nałożyć na twarz, omijając oczywiście okolice oczu. Czyli mamy takie serum w ampułce. Tu znajduje się 2 ml. W okienku numer 6 znalazło się coś takiego. Czy to jest gumka, czy to jest taka bransoletka? Już do tego zaglądam. To jest gumka do włosów. No w sumie jest taka dość urocza, ale akurat jeśli chodzi o tego typu gumki, to są dla mnie takie zapchaj dziurki. Ładnie wygląda, ale zamiast niej mogłoby być, wiecie, coś takiego pielęgnacyjnego po prostu. Siódemka jest bardzo dużym okienkiem. O, i tu już jest coś, co się na pewno każdemu spodoba, a mianowicie płatki pod oczy. Mamy tutaj dwa płatki, czyli komplet na jedno użycie. No i co one tutaj robią? Mają jakiś ekstrakt z wanilii, pantenol, no i są takie łagodząco
wygładzające. O, taką mają mieć funkcję. Proszę bardzo, jeszcze raz Wam pokażę. Płateczki pod oczy. To jest jak najbardziej praktyczne i jak najbardziej na tak. Okienko numer 8 jest z kolei bardzo malutkie. O, i tutaj też mamy ampułkę, czyli jakieś kolejne serum chyba. Właśnie strąciłam tę pierwszą ampułkę i już mam po. Zaraz Wam pokażę. Tadam! Coś tutaj jeszcze zostało, więc być może dzisiaj jej po prostu użyję, jak będę robić sobie wieczorem pielęgnację. W każdym razie odpadła ta szyjka. O, tu jest ta świeżo wyjęta. Tu szyjka już odpadła. Tak to działa. Tak należy otwierać, ale nie strącając z biurka. Gdzieś ją muszę tutaj, o, bezpiecznie postawić. W każdym razie ta wyjęta teraz, taka w ciemnobrązowym szkiełku, to jest... To również jest serum, tylko to jest z witaminką C. Ale do nakładania na tej samej zasadzie, co poprzedniczka. Dobrze, to było okienko numer 8 i teraz dziewiątki szukam. Myślę, że jakaś tubka, tak, bo tak, wiecie, po wielkości okienka. Tak, tubka. Cóż tu takiego jest? Tu mamy maseczkę do stóp, proszę bardzo. Fajnie, jest również coś do pielęgnacji stóp. Maska do stóp to 20 ml. Wygląda bardzo podobnie jak maska do włosów. Można się pomylić. Kalendarz się w ogóle otwiera bardzo łatwo. Nie wspomagam się tutaj, wiecie, żadnymi narzędziami. Paznokcie mi się jeszcze nie połamały, więc pod tym względem ok. Cóż mamy w dziesiątce? W dziesiątce mamy bardzo praktyczny krem do rąk. 30 ml to są takie pojemności, które ja zawsze noszę gdzieś tam w kosmetyczce, w torebce, bo używam kremów do rąk ciągle, po każdym myciu dłoni. Więc to jak najbardziej jest na tak. Kremów do rąk, każda ilość zostanie u mnie zużyta. Krem do rąk, zaraz, czy my tutaj mamy jakąś dokładnie informację? Zmiękcza i nawilża. O, skórę dłoń. No i przed nami okienko numer 11. Również tubeczka. 20 ml i to jest All-in-One Cream. To jest po prostu krem do twarzy. Taki dzienno-nocny kremik nawilżający po prostu. 20 ml krem do twarzy. W 12 jest coś małego. Ciekawe, co to może być. Zobaczcie. Coś takiego. Chyba pilniczki do paznokci. Jakieś miniaturowe lub pilniczek. Zaraz tutaj zajrzę, bo to jest jeszcze w takiej, o, malutkiej folióweczce. No, jakie urocze. Tak, to są takie miniaturowe pilniczki. Idealne do torebki albo do zabrania w podróż. Mamy tutaj ile? 5 sztuk. 5 pilniczków. No tutaj wiem, że niektóre osoby no tak trochę kręciły nosami, no bo pilniczek, jeszcze taki malutki, może niepraktyczny. Z drugiej strony może właśnie praktyczny, bo mały to dużo miejsca nie zajmuje, więc no zależy jak się na to spojrzy. W każdym razie mamy 5 mini pilniczków. To było okienko numer 12. 13. 13 jest dość duża. O! I to jest coś, co mnie bardzo cieszy. Tak jak Wam powiedziałam na początku, że w kalendarzu są nie tylko rzeczy pielęgnacyjne, ale również jakieś tam dodatki z innych działów urodowych. No to właśnie, mamy coś makijażowego. Bardzo fajny pędzelek. To jest miniatura, ale powiem Wam, że taka miniatura, której spokojnie sobie na co dzień można używać. Dlatego, że tego włosia tu jest dosyć dużo. Ten trzonek też jest taki całkiem poręczny, więc no nie wiem, do nałożenia bronzera, różu, rozświetlacza, czy w ogóle przypudrowania jakichś mniejszych powierzchni. No do czego dusza zapragnie oczywiście. W każdym razie pędzelek wygląda tak. Bardzo milutki. No wiecie, sztuczne włosie, więc tutaj raczej nic się nie zadzieje. Także bardzo ładnie wyglądający pędzelek. Tak porządnie wygląda. No niby mały, ale na pewno do użycia spokojnie. Taki użytkowy. 14, tubeczka. Co to jest? Primer. Primer? Tak, baza pod makijaż. Baza pod makijaż 20 ml. Czyli w sumie mamy już dwie rzeczy makijażowe, bo jest pędzelek i jest baza pod makijaż. To dobry początek, ale nie, no w większości mamy tutaj oczywiście rzeczy pielęgnacyjne. Szukam okienka numer 15, mam. Tutaj jakaś maseczka. Tak, taka maseczka w saszetce. O, coś takiego. Oczywiście jednorazowa maska. To jest taka maska w kremie. Maseczka kremowa, która łagodzi i nawilża. Nakłada się na 5 do 10 minut, a potem należy spłukać. No po prostu maseczka do twarzy. 16 jest znowu bardzo mała. Czyżby znowu jakaś ampułka? Nie. O, balsam do ust. Tutaj z całą pewnością jest to balsamik do ust i bardzo przyjemnie pachnący. O, zobaczcie, taką perełkę w sobie ma. Może tak tutaj troszkę nałożę. No taka delikatna ta perełka, bo to jest bardziej pielęgnujące niż malujące.
ale w każdym razie jakąś taką perłowatość widać. Pachnie bardzo przyjemnie, słodko, troszkę waniliowo. Teraz okienko numer 17. Też jest dość duże, więc być może jakaś maska. Nie, nie maseczka, tylko myjka do twarzy, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo słabiutko zrobiona. To jest takie cienkie. To jest po prostu taki płatek z materiału i to wszystko. To jest bardzo, no, słabe takie, nie wiem, jedno, dwa prania i po płatku. To nie jest taki typowy płatek, taki, wiecie, profesjonalny, tylko po prostu taki zwykły materiał. Także to też jest słaby moment kalendarza, tak bym powiedziała. Tutaj zdecydowanie powinien się znaleźć jakiś kosmetyk, może inny pędzelek, cokolwiek innego, ale nie taka, wiecie, taka ściereczka to jest. O. Miejmy nadzieję, że w okienku 18 będzie coś fajniejszego. O, i to już jest fajne. W 18 mamy sól do kąpieli stóp. Tutaj jest 40 gramów, więc spokojnie tam, no, na jedno użycie na pewno nie, 2-3, no zależy też ile lubicie takiego produktu sobie do wody dosypać. W każdym razie to już jest praktyczne i to jest na tak. 19 też jest bardzo malutka, może ampułka, ja mam dzisiaj do nich szczęście. Tak, ampułka, tym razem taka mleczno-biała. Zasada ta sama, to jest po prostu serum, tylko to jest serum z bakuchiolem, bakuchiol booster, o. Jeśli będziecie czegoś takiego używać, to trzeba pamiętać, że o, w takiej sytuacji należy troszeczkę tak stuknąć w tę górę, fiolki, żeby ten koncentrat, który uzbierał się tutaj w górnej części, żeby Wam przeleciał do dołu, bo inaczej po prostu po oderwaniu tego łebka by Wam wypłynął i szkoda kosmetyku, więc trzeba go troszeczkę, wiecie, przetransportować na dół. O, w 20, w 20 mamy coś takiego, masełko do ciała Body Butter i tutaj jest 20 ml. Zobaczę jak pachnie. To jest takie masełko, wiecie, na weekendowy wyjazd. Pachnie bardzo przyjemnie, wiecie jak? Troszkę jak serki Danio, takie waniliowe. Bardzo ładnie, apetycznie. No i jest... O, jest przyjemne. Poza, że takie małe to opakowanie, no ale tak jak mówię, no słuchajcie, kalendarz też nie był jakiś drogi, więc nie ma się za bardzo czego tutaj czepiać. 21. Mamy tubeczkę i cóż to jest? Peeling. To jest peeling do twarzy. Peeling wygląda tak. 20 ml, zakładam, że to jest peeling do twarzy, no, czyli w zasadzie do pielęgnacji twarzy mamy bardzo dużo rzeczy. Potem oczywiście zrobię takie podsumowanie, właściwie potem, zaraz, bo już się pomału nam okienka kończą, zrobię podsumowanie, ale do pielęgnacji twarzy jest niemalże pełen zestaw. No jak na razie to chyba jakiegoś toniku tylko brakuje i kremu pod oczy, ale zobaczymy. To było okienko numer 21, czyli 22 teraz. Mleczko do kąpieli, tak? To jest płyn do kąpieli. O, płyn do kąpieli i tutaj mamy 50 ml. W malutkim okienku 23 kryje się kolejna fiolka. Tak w zasadzie te fiolki to są różnego rodzaju sera. No tak, i tym razem mamy serum, o fajnie, ze skwalanem. Kolejne serum, tym razem ze skwalanem. I 24. 24 jak na okienko, które zamyka cały kalendarz i całą zabawę, jest zaskakująco małe. Jest takie malutkie na środku. Zaraz Wam pokażę. O, popatrzcie tutaj. Taki maluszek. Cóż to może być? A, już wiem. Charms. Taka złota gwiazdka. Charms do bransoletki, tudzież do kolczyka. No i teraz czas na podsumowanie. Raczej wydaje Wam się kalendarz na tak, czy na nie? Jak uważacie? Co się w nim znalazło? Podzielę sobie tutaj to wszystko na takie kategorie i zaraz Wam to omówię. Zaczniemy może od takich rzeczy, które w mojej ocenie są słabszą stroną kalendarza. No to zdecydowanie ta niby myjka. Pilniczki chyba też tak raczej. Wydaje mi się, że lepszy byłby już jeden większy, taki bardziej konkretny. No to właśnie też zależy, jak do tego podejdziemy, no bo ktoś może uznać, że jednak takie pojedyncze małe są lepsze, no bo są miniaturkowe, łatwiej je gdzieś tam spakować. Różnie można na to spojrzeć, ale wydaje mi się, że to jest takie mniej konkretne. No i ta gumka. Ja tego typu gumek nie używam, bo one mi niszczą włosy. Moja Zosia też ma kręcone włosy, więc raczej u nas to nie przejdzie. Jeśli już, to używamy gumek takich typu scrunchy, takich miękkich, ewentualnie gumek sprężynek. To jest takie nie dla mnie, nie bardzo. Czyli trzy rzeczy w mojej ocenie mogłyby być do wymiany, są raczej na nie.
ale pozostałe już wydają mi się całkiem fajne. I zacznijmy może od czegoś, co zupełnie nie jest ani pielęgnacją, ani makijażem. No na przykład od tej gwiazdeczki. Bardzo ładna rzecz, jeśli macie jakieś tam takie łańcuszkowe bransoletki, to spokojnie sobie można przypiąć. Gwiazdeczka w ogóle wygląda bardzo ładnie, na taką dopracowaną. To nie jest jakieś takie, wiecie, na pierwszy rzut oka tandetne. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo uroczo. Jak widzicie, w złotym kolorze i w środku ma takie cyrkonie, które również ślicznie wyglądają. Może ja w ogóle ją wyjmę z tej torebki i pokażę Wam tak z bliska. Tak prezentuje się gwiazdka. No, uważam, że naprawdę bardzo ładnie. Wygląda uroczo. Na pozostałe rzeczy to już jest zdecydowanie pielęgnacja. A nie, mam jeszcze dwie rzeczy do makijażu, też fajnie. Bo jest ten primer, 20 ml. No i mamy też taki pędzelek do makijażu twarzy zdecydowanie. Z tego akurat się cieszę, to jest na tak. Wiem, że niektóre osoby będą narzekać, bo pędzelek jest mały i tak dalej. On jest mały, w sensie ma krótki ten trzonek, ale generalnie jest taki, wiecie, poręczny i spokojnie można sobie nim makijaż zrobić, nawet tak na co dzień, niekoniecznie przecież w podróży, więc dla mnie to jest na tak. Taką pojedynczą rzeczą, która mnie trochę dziwi, jest ta maseczka do włosów. Może w sumie sama maseczka mnie nie dziwi, jako kosmetyk, tylko ja bym tutaj, tak wiecie, na logikę gdzieś dołożyła również jakąś miniaturę szamponu, ale szamponu nie ma, więc mamy maskę do włosów, to też jest taki pojedynczy kosmetyk. Stopy, dłonie. Tutaj mamy trzy rzeczy, bo jest tak, są perełki, nie perełki, sól do kąpieli stóp, no i mamy też maseczkę, tudzież krem, nie, maskę. Maskę do stóp. Mamy również krem do rąk, który jest świetną opcją, tak jak mówię, do torebki. Mamy pojedynczą rzecz do pielęgnacji ust, bo to jest ten sztyft, ta perełka, bardzo przyjemnie pachnąca, czyli po prostu balsam. Tak pewno zawiera olejek z awokado, teraz tutaj doczytałam. No w każdym razie, do pielęgnacji ust mamy sztyfcik. Jest coś do kąpieli i do pielęgnacji ciała, bo mamy te perełki do kąpieli oraz masełko. Jeżeli chodzi o kąpiel, mamy również dwie rzeczy, a mianowicie żel pod prysznic i mleczko, płyn do kąpieli. To są te kąpielowe sprawy i właściwie chyba największą grupę stanowią kosmetyki do pielęgnacji twarzy, bo mamy tak, przede wszystkim żel do mycia buzi. Mamy również maseczkę taką kremową oraz płatki pod oczy. Jest również peeling do mycia twarzy, krem taki dziennonocny oraz cztery sera. No u mnie w zasadzie 3,5 już, bo tak, to, które mi wypadło, to jest serum z kwasami AHA i trójeczka, która na szczęście przetrwała, to jest to z bakuchiolem, z witaminą C i to jest z czym? Aha, ze skwalanem. Bakuchiol, skwalan i tutaj mamy witaminę C. Także jakby do tego jeszcze dołączyć coś pod oczy i jakiś tonik, to byłaby pełna pielęgnacja twarzy. No i w zasadzie tak to się przedstawia. Moim zdaniem kalendarz raczej fajny. Tutaj są te rzeczy takie na nie. No tego używać nie będę na pewno. Tego może użyję raz, dwa. No zobaczymy, ile to wytrzyma. No to ostatecznie też się przyda, no ale trudno powiedzieć, żeby mnie to zachwycało. Natomiast pozostałe kosmetyki są jak najbardziej na tak i są użytkowe. Bardzo podoba mi się również gwiazdeczka. Fajne są te koncentraciki, to też można, nie wiem, czy zabrać w podróż, no ale przynajmniej można sobie przetestować, wiecie, tak pojedynczo zobaczyć, jak to się na skórze sprawdza. Ewentualnie można potem sobie zakupić w Rossmanie pełnowymiarowy kosmetyk, jeśli okaże się na tak. Mamy parę rzeczy fajnych do pielęgnacji twarzy, tak, że generalnie chyba jest to kalendarz na tak, jak uważacie? Tak jak wspomniałam Wam na początku, drogi nie był, no zresztą to jest Isana, to jest generalnie tania marka, stacjonarnie, na co dzień ona jest dostępna w Rossmanie, bo to jest marka Rossmana, marka własna, więc generalnie ogólnodostępna, więc można sobie tam te kosmetyki kupować, testować i naprawdę nie są drogie. A jeżeli ktoś nie miał jeszcze możliwości zetknięcia się z tą marką, czy może tak wiecie, trochę podchodziliście do niej tak, to wydaje mi się, że to taki kalendarz jak ten, to jest dobry moment, żeby sobie markę przetestować, bo mamy tutaj jednak różnorodne kosmetyki do pielęgnacji różnych partii ciała. Mamy nawet coś makijażowego, chociaż no Isana typowo makijażową marką nie jest, jest pielęgnacyjną, ale można sobie to wszystko przetestować i ocenić, czy to jest marka, która raczej nam się podoba, raczej podchodzi, czy jednak nie.
Okej, wszystko. Napiszcie koniecznie, proszę, w komentarzach, dajcie znać, czy kalendarz Wam się podoba, czy jednak byście sobie go darowali i za dużo tu jest rzeczy, które byłyby dla Was nie do użycia. Okej, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem ja Wam mówię dzisiaj pa, pa, na razie i do zobaczenia.